16:30, ale nie jest to, jeżeli chodzi o moją demencję, największe osiągnięcie, bo kiedyś na spotkaniu zajmiłem się dzień wcześniej, ze względu na to, że w kalendarzu sobie to źle zapisałem, także bardzo się cieszę, że mam okazję z Państwem porozmawiać. No i chciałbym właśnie, żeby nasze spotkanie miało charakter rozmowy, bo ja niechętnie występuję jako w cudzysłowie kaznodzieja, tylko bardzo oczekiwał również na pytania z sali. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, które padło tutaj, dlaczego dziennikarz jest zwalniany, to właściwie powinniśmy zaprosić tutaj jeszcze jedną osobę, może dwie, Grzegorza Hejnerowicza i rzecznika prasowego rządu, czyli pana Pawła Grasia. Myślę, że oni znają odpowiedź na to pytanie. A ja tej odpowiedzi nie znam. Przepraszam, tylko włączę telefon. I to jest pytanie skierowane po prostu do ludzi, którzy podjęli tę decyzję. Ja nie podjąłem decyzji o tym, że zostanę zwolniony, chociaż muszę, to jest że fakt mało znany. Ja dzień po tej publikacji złożyłem rezygnację z pracy w Rzeczpospolitej w dość napiętej atmosferze. Ta rezygnacja nie została przyjęta. Tam były jakieś rozmowy z moim szefostwem i ostatecznie ja tą rezygnację wycofałem, no ale 5 dni później po takim rodzaju przesłuchania przez Radę Nadzorczą i zarząd podjęto decyzję. Właściwie moim zdaniem decyzja zapadła wcześniej, bo ten dokument, który mi wręczono, był już przygotowany z góry. No i po prostu dostałem rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. Jak to dzieje się, że najpoczytniejszy tygodnik w Polsce, jeden z najpoczytniejszych tygodników w Polsce, uważam, że można powiedzieć, przestał prawie istnieć. Wyrzucono redaktora naczelnego, a z nim tygodnik opuścili prawie wszyscy dziennikarze. O tym zdarzeniu nie poinformował żaden program informacyjny. Jedynie w programie Bliżej Jana Pospieszalskiego poruszono tę niewątpliwie burzliwą sytuację w polskich mediach. Również padło tam też parę nazwisko, że między innymi redaktor naczelny uważam, że miał oficjalnie powiedzieć, że nie będzie publikował pana tekstów. No i właśnie zastanawia mnie to, dlaczego dzisiaj w Polsce gazety, które uważa się za niezależne według oczywiście pana zdania, dziś się tak naprawdę zamyka albo próbuje im się zamknąć buzię. No, uważam, że było jednym z, właściwie było chyba jedynym tygodnikiem, który mieścił się w tak zwanym mainstreamie, czyli w głównym nurcie mediów, bo to było w Polsce rynek medialny się dzieli w sumie na 3 sektory. To są właśnie media mainstreamowe, do których właśnie należą TVN, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Newsweek, Wprost, media kościelne o dużym znaczeniu, takie jak Gość Niedzielny, jeżeli chodzi o tygodniki Radio Maryja, oczywiście Nasz Dziennik, i media, które czasami nazywa się mediami drugoobiegowymi, takimi jak Gazeta, jak Środowisko Gazety Polskiej przeważnie. Nie oznaczało tego, że myśmy się między sobą nie żarli. Żarliśmy się też między sobą, tylko że
A to, że człowiek może sobie z kimś podyskutować, to oznacza, że rozwija się po prostu myśl. I że możemy próbować dyskutować w sposób kulturalny, przekonywać się do swoich racji, a czasami nie zgadzać się ze sobą. I to jest rzecz, która stanowi zawsze takie twórcze napięcie. I myślę, że to był ten element, który powodował, że ludziom uważam, że się chciało czytać. Przy czym nie był to przecież tygodnik tylko i wyłącznie zajmujący się polityką, chociaż polityka odgrywała dużą rolę w tym tygodniku, ale również tam znajdowało się miejsce na materiały śledcze, między innymi mojego autorstwa, ale również takie rzeczy jak kultura. To jest obszar, który był zawsze przez środowiska konserwatywne bardzo zaniedbany i tym razem okazało się, że można pisać o kulturze z pozycji konserwatywnych i można dostrzegać w tej kulturze inne zjawiska niż dostrzegają je środowiska lewicowe. I to było też to, że w ramach samych środowisk twórczych wśród aktorów, muzyków, a ja sporo z tych ludzi znam ze względu na wykształcenie, oni zaczęli również kupować tygodnik uważam, że było dobrze się pokazać w teatrze czy w kinie pod pachą, dlatego że to oznaczało, że troszeczkę mówiąc w cudzysłowie, pewnego rodzaju poczucie przynależności do elity, a jednocześnie to, że się czytało, uważam, że oznaczało, że się człowiek nie dał zepchnąć do prawicowego, tak zwanego prawicowego getta, do którego mainstream próbuje spychać ludzi o tym, o wrażliwości konserwatywnej, czy ludzi, których poglądy są bardziej prawicowe niż lewicowe. Czytam w przypadku tygodnika, uważam, że tak nie jest, że to są sami ludzie, którzy wyznają poglądy prawicowe, bo jest tam całkiem spora grupa osób, która wyznaje poglądy centrowe. No, nawet pisał Janusz Rolnicki, czyli człowiek jednoznacznie kojarzony z lewicą, dlatego że i to była też przyczyna, dla której zapewne ludzie chętnie sięgali po tygodnik. Uważam, że mogli znaleźć w nim szersze spektrum podglądów, nie tylko propagandę, jak w wielu przypadkach mediów lewicowych, ale również właśnie dyskusje takie, które powodowały, że to wywoływało duże zainteresowanie wśród czytelników. Naprawdę duże, bo ilość listów do redakcji, jaką my dostawaliśmy, tak jak konsultowałem to z kolegami z innych redakcji, to oni tyle listów nie dostawali, czy maili. Zresztą było to jedna strona, uważam, że czasami dwie były poświęcone właśnie na rubrykę listów. I mimo, że tych listów było do tysiąca czasami w ciągu jednego tygodnia, my staraliśmy się na nie wszystkie odpowiadać, co oczywiście nie było możliwe, bo zespół uważam był stosunkowo małym zespołem. To jest zespół, który liczy około 35 osób, podczas gdy te duże tygodniki liczyły sobie, mają zespoły sięgające 100 osób. Drodzy Państwo, mówiłem, że dopuszczę Państwa do głosu, może są jakieś pytania z sali, już jakieś się urodziły, jeżeli nie, pytam dalej. Padło pytanie, co z tym Tupolewem. Znaczy, ja dzieliłem swój czas między te dwie redakcje, więc uważam, że i Rzeczpospolitą. W Rzeczpospolitej publikowałem teksty, które nie mogły czekać już, czyli tak zwane newsy. I takim tekstem był tekst o wraku Tupolewa. Ja nad tym tekstem pracowałem dwa tygodnie. Jeżeli mogę pewne rzeczy zdradzić, które nie są zdradzaniem tajemnicy dziennikarskiej, bo to jest zabronione prawem, żeby zdradzać tajemnicę dziennikarską, czyli tożsamość informatorów, bo głównie o to chodzi. To ja pracę nad tekstem Drotu na wraku Tupolewa, chociaż on oczywiście wtedy jeszcze nie miał takiego tytułu. Zacząłem w połowie października, kiedy od jednego z moich informatorów dostałem informację, że na linii prokuratura wojskowa, prokuratura generalna istnieje pewnego rodzaju ożywienie i że szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej bywa właściwie codziennie u Naczelnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i była to aktywność niezwykła. I ten informator mi powiedział, że najprawdopodobniej te częste wizyty Artymiaka u Seremeta są związane z wizytą polskich prokuratorów i biegłych, którzy od połowy września byli w Smoleńsku i prowadzili badania nie tylko na braku Tupolewa, ale również po raz pierwszy rzeczywiście przekopywano teren na metr głębokości, czasami głębiej. Zacząłem się tą sprawą interesować, dlatego że ta aktywność na tej linii była rzeczą dość niezwykłą, po prostu rozpuściłem ludzi wśród moich informatorów, którzy mieli dostęp do informacji. Dość szybko dostałem zwrotną informację o tym, co odkryto na wraku Tupolewa. Nie tylko na wraku Tupolewa, ale również na miejscu katastrofy. Pobrano próbki z tych dwóch brzusk, które są
W Smoleńsku nie jest tylko jedna brzoza, nie wszyscy mają tego świadomość, że są dwie brzozy, jedna tak zwana brzoza V, zwana brzozą pomnikową, a druga to tak zwana teraz brzoza pancerna, i że również z tych brzóz podbrano próbki, które wykazały ślady materiałów wybuchowych. Wtedy na początkowym etapie była mowa o trzech materiałach wybuchowych, czyli o trotylu, nitroglicerynie i czymś, co się nazywa C4, czyli to jest od angielskiego composite 4, czyli mieszanka 4. Jest taka mieszanka bardzo nowoczesnych materiałów wybuchowych. Natomiast ja tą informację sprawdzałem dalej i pozostali moi informatorzy nie potwierdzili informacji o tym C4, a kryterium zawsze drukowalności jakiejś informacji jest to, że informacja musi być potwierdzona co najmniej w dwóch niezależnych od siebie źródłach, więc ponieważ ja miałem tylko jedno źródło, które mówiło o C4, ostatecznie C4 w tekście się nie znalazło. Rzeczywiście, tak jak pan tutaj wspomniał, to jest rzecz warta zauważenia. Niektórzy twierdzą, że ten tekst został, mówiąc żargonem dziennikarskim, podkręcony. Bo czasami rzeczywiście tak bywa, że w szczególności media tabloidowe wyolbrzymiają jakiś temat. Ja sam miałem kiedyś takiego redaktora, co do którego była taka zagadka, co to jest krokodyl. I odpowiedź brzmiała na to, że krokodyl jest to jaszczurka zredagowana właśnie przez Staszka. I rzeczywiście dziennikarze od czasu do czasu podkręcają tematy, a tutaj było wręcz przeciwnie. Pierwotna wersja tego tekstu zawierała jeszcze dwa akapity, w których padały słowa o teorii zamachowej oraz padały słowa o aktywności rosyjskich służb specjalnych. Te fragmenty z tekstu wyleciały, więc ten tekst został raczej osłabiony niż wzmocniony. Potem były zarzuty, że po prostu ktoś ten tekst podkręcił, ale to nie jest prawda. Ten tekst został w stosunku do swojej pierwotnej wersji, którą mam zachowaną, łącznie ze skreśleniami redaktorów, mam zachowaną w swoim archiwum. Czy spodziewał się pan takiej burzy w polskim środowisku politycznym i w redakcji takiego biegu wydarzeń po publikacji tego artykułu? Ja się nie spodziewałem jednego, to znaczy nie spodziewałem się, że konferencja prokuratury przybierze taką, a nie inną formę. Zresztą na tę konferencję nie poszedłem, dlatego że ja mam taki zwyczaj, że ja uważam, że konferencje prasowe to nie jest miejsce pozyskiwania informacji. Na ogół jest to miejsce dezinformacji albo ukrywania informacji. I z rzadka chodzę na konferencję prasową. Ja swojego czasu też odpaliłem aferę hazardową, po której poleciało 6 osób. I potem też nie byłem ani na konferencji Czerwieckiego, ani na konferencji Chlebowskiego, bo ja nie lubię łazić w stadzie takim dziennikarstwem. Państwo pewnie w telewizji czasami widzą takie sceny, że jest 20 kamer, 60 mikrofonów i 100 dziennikarzy. Ja się bardzo źle czuję w takim towarzystwie, bo wolę, żeby to stado dziennikarskie łaziło za moimi newsami, żebym ja w tym stadzie łaził. Chociaż oczywiście doceniam pracę również kolegów, którzy pracują w ten sposób, natomiast zawód dziennikarza śledczego, czy ta specjalizacja dziennikarza śledczego, to jest specjalizacja bardzo samotnicza, dlatego że charakter naszej pracy wymaga ochrony źródeł, no i zawsze wiadomo, że jeżeli ktoś więcej niż jedna osoba wie, zna tożsamość źródła, to jest to dla niej zagrożenie, chociaż bywają duety dziennikarzy śledczych, mam taki najbardziej znany duet. Dziennikarzy śledczych to jest Paweł Reszka i Michał Majewski obecnie we Wprost. Ale to są naprawdę rzadkości. Dziennikarz śledczy stara się pracować samotnie i stara się pracować w ten sposób, że nie pracuje przy pomocy telefonu. Telefon jest jednym z najgroźniejszych metod pracy dziennikarza, dlatego że oczywiście po moje bilingi służby i prokuratury, nie wiem czy państwo czytają prasę, sięgały co najmniej 4-krotnie i to nie jest tak tylko, że za platformę, ale również zapisy pobrane moje bilingi. Przy słynnej sprawie Wojciecha Sulińskiego zostałem nagrany przez ABW, a przy sprawie, kiedy usiłowano dociec, czy prokurator Marek Pasionek, czyli człowiek, który nadzorował w prokuraturze wojskowej cywil, nadzorował śledztwo smoleńskie, to pobrano również logi z BTS-u, czyli obserwowano, jak się przemieszczał ludzi telefon. Ale to jest tak naprawdę bezskuteczne, bo na spotkania z najcenniejszymi informatorami nie chodzi się z telefonem. W takim razie, po tym co pan mówi, czy według pana w Polsce mamy ogólnopolskie media tak prawdziwie niezależne i wolne? Mamy takie media, no bo oczywiście Gazeta Polska codziennie, nasz dziennik, czy Radio Maryja, czy telewizja Trwam, chociaż bywają skrzywione w jedną stronę, to jednak są mediami niezależnymi. Problem polega na ich zasięgu, że ich siła rażenia w porównaniu do siły rażenia gazety.
lat 80., 70., kiedy o mediach się mówiło, że są to środki masowego przekazu. I rzeczywiście było w ten sposób, że to były środki masowego przekazu, natomiast w tej chwili już chyba należałoby mówić o środkach masowej komunikacji, dlatego że ten dawny model mediów, kiedy był nadawca i odbiorca, a odbiorca był bierny, odchodzi na naszych oczach w przeszłość i coraz bardziej odbiorcy komunikują się ze swoimi nadawcami. Moim zdaniem problem w przypadku mediów mainstreamowych polega na tym, że odbiorcy i nadawcy mówią rozmaitymi językami. Znaczy, jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o to, co robią moi koledzy z mediów tego głównego nurtu, dlatego że oni mają zaburzoną więź ze swoimi odbiorcami i nie potrafią do nich mówić. To znaczy, wydaje mi się, że potrafią do nich mówić. No, przykładem to jest wałkowana historia, ile drugi miesiąc matka małej maci, tak? I mi się wydaje, że tego typu rozrywka to jest coś, co ludzi bardzo interesuje. Ludzie są tym już znużeni, a jednocześnie oni nie potrafią mówić do swoich odbiorców ich językiem. A dlaczego? Ja doskonale znam to towarzystwo. To są ludzie, którzy przecież ze mną zaczynali swoją karierę zawodową. Oni się kompletnie odkleili od rzeczywistości. Jeżeli na przykład Monika Olejnik czy Tomasz Lis mają coś powiedzieć o tym, co myśli zwykły człowiek, to co najczęściej mówią? Nie, to co mówią, jeżeli chcą zrelacjonować, co mówi zwykły człowiek? Mówią, ostatnio rozmawiałem z taksówkarzem. To jest ich cały, albo z fryzjerem. To jest ich cały kontakt z zwykłym człowiekiem. Znaczy, ja nie wiem, kiedy ci ludzie ostatni raz jechali autobusem komunikacji miejskiej. Nie wiem, kiedy ostatni raz byli gdzieś na wsi, czy w jakiejś wiosce popegeerowskiej. I kiedy rozmawiali rzeczywiście z kimś, kto nie jest taksówkarzem, tylko to z człowiekiem, który prowadzi małą firmę w mieście do 20 tysięcy z rolnikiem. Czasami się zdarza, że mają gdzieś jakąś wieś ogólniskową, ale to są też getta, w których oni mieszkają w swoim towarzystwie, że mają gdzieś domki letniskowe, ale naokoło nie ma zwykłych ludzi, tylko są tacy sami letnicy jak oni. W związku z tym no, ich kontakt z rzeczywistością jest rzeczywiście dość umiarkowany i to słychać, jak się no, była taka słynna para wojewódzki, Figurski wyleciał w tej chwili z SK ROK. Pierwszą rzeczą, którą on był w stanie sformułować, jak mu się źle dzieje, to było to, że no, teraz nie stać mi już na suszy. Po prostu świadczy o takim odklejeniu od rzeczywistości. To znaczy, jak ja to usłyszałem i pomyślałem sobie o mojej znajomej wdowie po profesorze Polskiej Akademii Nauk, która żeby też z tytułem doktorskim pani w tej chwili pod 80, mieszkająca w Warszawie, nie na wsi, która żeby oszczędzić, a nie jest skąpa, żeby oszczędzić te skromne środki, jakie ma, mydlinami spłukuje swoją toaletę, to ci ludzie po prostu o czymś takim nie mają pojęcia, że taki świat istnieje. To znaczy jest dla nich świat kompletnie obcy. A po pana artykule i po tej samej sytuacji, kiedy z dnia na dzień tak naprawdę stracił pan pracę, jaka była reakcja pana kolegów z redakcji, też kolegów innych dziennikarzy z innych redakcji, może nawet odbiegających tematyką z gazet, czy były słowa wsparcia? Dlaczego to wsparcie też tak naprawdę nie odbiło się w mediach głośniej? Czytałem w wielu wywiadach z panem, że były te słowa wsparcia, ale to wsparcie niestety nie odbijało się w mediach. Czy ono częściowo się odbiło w mediach, bo mimo wszystko wywalenie człowieka, który był autorem takiego materiału, no, nie mogło przejść zupełnie bez echa, tego się po prostu nie dało przemilczyć. Natomiast rzeczywiście symptomatyczna była reakcja właśnie tych kolegów, bardziej celebrytów niż dziennikarzy, no, którzy po prostu to starali się przemilczeć, bo to jest metoda najczęściej stosowana, że jeżeli coś jest kłopotliwego, to się to przemilcza, nawet jeżeli wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to hit dziennikarski. Ja tak miałem w dwóch przypadkach, gdzie opublikowałem prawdziwe teksty, gdzie przychodzili do mnie koledzy z mediów mainstreamowych i podklepywali mnie po ramieniu, mówiąc: Czarek, świetna robota, ale my nie możemy tego nagłośnić, bo jest niedaleko do wyborów. Raz było niedaleko do wyborów parlamentarnych, raz do prezydenckich, a jeden tekst dotyczył pasji myśliwskiej Bronisława Komorowskiego, się nazywał Noc Myśliwego, gdzie my zjeździliśmy całą Polskę z wiatru, jakichś tam leśniczówkach, gadając z ludźmi z kół łowieckiego, żeby po prostu opisać to hobby Komorowskiego, które sztab Komorowskiego usiłował schować najmniejszą myślą dziurę. No, doszło do tego, że w czasie kampanii
kampanii jeździli członkowie sztabu, ale też słyszeliśmy, że oficerowie służb specjalnych po kołach łowieckich konfiskowali zdjęcia Komorowskiego z martwymi zwierzętami. O tym już się dowiedziałem po napisaniu tego tekstu, ponieważ mogło mu to przynieść niepowodzenie w wyborach prezydenckich, a drugi materiał dotyczył zdumiewającego zniknięcia z kodeksu spółek handlowych artykułu 585 mówiącego o działaniu na szkodę własnej spółki. Ten przepis zniknął w interesie tylko jednego człowieka, Ryszarda Krausego, który z tego powodu miał akt oskarżenia, który był w sądzie już i po prostu też było już mało do wyborów. Wszyscy uznali, że nie należy tego tematu nagłaśniać. Jest to tam tekst, którego jest to również dumny, jeden z wielu moich tekstów śledczych. Więc tą metodę przemilczania zastosowano również w stosunku do mnie, robiąc w ten sposób, że rzeczywiście przychodzili koledzy i prywatnie mówili mi: wiemy, że napisałeś prawdę, ale my nie możemy o tym napisać. I to zdumieją się Państwo, miałem nawet takie głosy z TVN-u i z Gazety Wyborczej, także tylko że były to głosy po prostu prywatne, a najczęściej jak się pytałem, dlaczego oni tego nie nagłaśniają, to odpowiedź była: wiesz, stary, no, jak ci to powiedzieć, no, każdy ma jakiś kredyt. Czy w swojej wieloletniej pracy dziennikarza miał Pan do czynienia, że jakiś z czołowych polityków bezpośrednio bądź pośrednio próbował na Pana wpłynąć, by Pan o czymś nie pisał, nie publikował tekstu na jakiś dany temat? Dwa tygodnie przed publikacją tekstu o tylu na braku Tupolewa miałem taką sytuację, nie tylko ja. Ja pisałem o tym, że MSZ, nasza dyplomacja, posłała na Białoruś kity białoruskim opozycjonistom, co dla nich jest zagrożeniem dla ich wolności. No bo oczywiście sprawa była oraz, że Aleś Bielacki, który z tego powodu już siedzi w łagrze na Białorusi, prosił dyplomatów polskich, żeby nie wysyłali jego bitów, a oni tej informacji nie przekazali do prokuratury, to wtedy rzecznik MSZ-u, Marcin Bosacki, dzwonił najpierw do mnie, a nie, najpierw dzwonił do moich przełożonych, żeby ten tekst zdjąć, kiedy spotkał się z odmową, to jeszcze zadzwonił rzutem taśmy, na taśmę do mnie, przekonując mnie, że moi przełożeni zaraz zostaną o tym powiadomieni, podczas gdy ja już wiedziałem, że oni atakowali moich przełożonych. I ostatnie słowa, jakie z nim zamieniły, powiedział mi: ale ma Pan świadomość, że ja zrobię wszystko i interweniuję u wszystkich Pańskich przełożonych, żeby ten tekst się nigdy nie ukazał. A mu odpowiedziałem: wie Pan, mam również świadomość, że już Pan to zrobił. Do widzenia. Natomiast jeżeli chodzi o znikanie tekstów dziennikarskich czy materiałów dziennikarskich, to jest niestety w Polsce powszechne. Rzecz, ja opisałem swojego czasu najbardziej spektakularny przypadek zniknięcia filmu z TVN-u poświęconego Lechowi Wałęsie, który nakręciło dwóch młodych dziennikarzy śledczych. Film na szczęście wciąż jest do obejrzenia na YouTubie. Myśmy odkryli po prostu adres, gdzie on był przechowywany. To był skończony już film, któremu brakowało tylko napisów. I ten film, decyzję o produkcji tego filmu podjęło kierownictwo TVN-u, żeby dać odpór książce Cyckiewicza i Kontarczyka. Natomiast dali to dwóm uczciwym dziennikarzom, którzy zaczęli sprawdzać te rzeczy z przyszłości Lecha Wałęsy, które między innymi Cyckiewicz i Kontarczyk odkryli. I nagle w toku robienia materiałów okazało się, wyszło im, że Cyckiewicz i Kontarczyk oraz Zyzak w dużej części napisali prawdę, a właściwie w całości napisali prawdę. Dotarli nawet, zrobili lepszą robotę niż Piotr Kisławek i dotarli do SB-ków, którzy albo byli oficerami prowadzącymi, albo wiedzieli o wyniku Lecha Wałęsy na tajnego współpracownika i ten materiał zniknął. To znaczy został, ludzie, którzy go zrobili, najpierw zostali zdegradowani, a potem jednego z nich wyrzucono i teraz jeden na jakimś poczelnym stanowisku pracuje i to miało miejsce 2 lata temu. I 2 lata temu, jak pytałem Karola Smolonga, rzecznika grupy TVN, co z tym filmem, to on zapewniał, że ten film zostanie dokończony, tylko trzeba dograć na wypowiedzi, ale nie, 3 lata temu, to już było 3 lata temu, do dziś się ten film nie ukazał i zapewniam Państwa, że nigdy się nie ukaże na antenie TVN, przynajmniej w obecnej sytuacji politycznej. I takich materiałów dziennikarskich jest cała masa,
których ja wiem, że koledzy pracują nad pewnymi tematami, bo czasami nasze drogi, nasze ścieżki przy niektórych tematach się krzyżują, oni na przykład docierają do tych samych informatorów, do których ja docieram i nagle okazuje się, że kolega nad czymś pracował. I tekst został przygotowany, został skończony i nagle tekst, czy materiał filmowy, znowu co najmniej jeden materiał filmowy, też drugi jest w TVN-ie, który został zdjęty, dotyczący wysoko postawionego człowieka w MSZ-cie, a drugi dotyczył tego, jednego z lobbystów, który jest o wiele bardziej skutecznym lobbystą niż Marek Dochna, człowiekiem bliskim Platformy, który zresztą też moim zdaniem pewną rolę w ostatnich historii w Rzeczpospolitej odegrał. I ten materiał nigdy nie został świetnie udokumentowany, bo ja czytałem ten materiał, świetnie udokumentowany. Człowiek spędził chyba ze 3 miesiące pracując nad tym tematem, ale ponieważ człowiek rozprowadza reklamy spółek Skarbu Państwa i ministerstw, więc został schowany głęboko nad inną szufladę. No, mam nadzieję, że kiedyś z tej szuflady wyjdzie. Czy komuś z Państwa nasuwają się jakieś pytania, to proszę. Dobre pytanie. Mówił Lesław Maleszka swojego czasu. Dobre pytanie, naprawdę. Pan, ja też jestem zrozumiany, oczywiście część moich kolegów dziennikarzy nagłosiła ten fakt, bo to jest fakt zupełnie niebywały w normalnych demokracjach. To znaczy sytuacja, w której naczelnym powiadamia wydawcę o treści materiału prasowego, jaki ukaże się następnego dnia, jest jeszcze do przyjęcia, dlatego że to się zdarza od czasu do czasu w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, kiedy to może zagrozić w jakiś sposób interesom właściciela, że naczelny udaje się do wydawcy i powiadamia. Tak było w tym przypadku. Problem polega na tym, że ten łańcuch na tym przypadku się nie skończył, tylko Grzegorz Hajdarowicz, który mnie 5 listopada pouczał, czym jest dziennikarstwo śledcze, wsiadł do swojego wielkiego żółtego Hammera i pojechał w nocy pod Sejm wielkiej konspiracji spotkać się z człowiekiem o jednej z najbardziej znanych twarzy w Polsce, czyli z Pawłem Grasiem. Swoim kumplem zresztą jeszcze z czasów krakowskich. To jest rzecz absolutnie niebywała. Raz, że to jest złamanie prawa, to jest złamanie artykułu 38 prawa prasowego, który zabrania robienia czegoś takiego. Artykuł 38 prawa prasowego mówi, że złamanie prawa jest ujawnienie treści materiału prasowego przed jego publikacją. A tak dokładnie było, bo ten materiał nie wisiał jeszcze w nocy w internecie, był embargowany do godziny 6 rano, dopiero 6 rano się pojawił. I najzabawniejsze jest w tej całej sytuacji, przy czym zabawne może oczywiście w cudzysłowie, że tą sprawą się zainteresowali dziennikarze z zachodu, a nie z Polski, ponieważ wydawało mi się to tak niebywałe. Wydawało mi się, że to są po prostu jakieś standardy białoruskie. Nie wierzyli, że państwo, które należy do Unii Europejskiej, do NATO, że tego typu standardy mogą być w Polsce łamane. Mało tego, w tej sprawie zabrała głos też największa organizacja europejska dziennikarska, czyli EJF, czyli European Journalism Federation, Europejska Federacja Dziennikarska, która jednoznacznie potępiła to, co się stało, potępiła wyrzucenie mnie i Wróblewskiego i dwóch jeszcze pozostałych osób z Wyborczej. To też z Rzeczpospolitej, to też się nie znalazło ani w Wyborczej, ani w innych gazetach, tylko gdzieś to przemknęło przez serwisy internetowe. A koledzy z Czech, koleżanka z Czech, Helena Szulcowa, która napisała tekst po tym, jak to przeczytała, co się dzieje, zresztą znam ją, bo to jedna z moich stypendystek była, czy też współpracowaliśmy przy kilku tematach razem, ona, jej się to tak w głowie nie mieściło, że napisała taki tekst pod tytułem, w który w Polsce ten tytuł zapewne by podciągnęli pod obrazek głowy obcego państwa, brzmiał po czesku, wydaj ty wrak, tu polewa Putin. Gdyby u nas ktoś taki tytuł napisał, to by po prostu skończył w więzieniu. I to był jeden bardzo ładny fragment, który mnie szczerze wzruszył, że teraz za krytykowanie Gmyza, który jest bardzo dobrym dziennikarzem śledczym, wzięły się osoby, które nie mają żadnego pojęcia o dziennikarstwie, pewnie w życiu nawet dyktafonu w ręce nie trzymały. Wziął mnie w obronę również Gerhard Gnaut, korespondent Die Welt. Tutaj w Niemczech, dlatego że oni wiedzą, na czym polegają standardy dziennikarskie. Jutro przyjeżdża dziewczyna z Die Zeit,
z Niemiec, bo mi się po prostu to w głowie nie mieści. To znaczy wszyscy ci ludzie, o których ja mówię, zajmowali się też Białorusią i Rosją. I to, co mnie spotkało, traktują jako takie same standardy, jakie proponują na wschód. Mizeria finansowa niekiedy prokuratury jest rzeczą przerażającą. Bywały już takie czasy, na przykład w apelacji krakowskiej, że prokuratorom zabraniano kserowania więcej niż 4 kartek na miesiąc, bo tak było po prostu mało pieniędzy, czy że kazano im robić wydruki czcionką nie większą niż 9, czyli bardzo małą. I to jest po prostu no, śmiech na sali, dlatego że prokurator, ale znam naprawdę wielu wspaniałych prokuratorów, którzy są sami kończymi z powołania i po prostu wgryzają się w tematy, tylko że to nie są ludzie, którzy są niestety w prokuratorze promowani. Najczęściej są promowani tak zwani posłuszni albo związani z jakimś kręgiem towarzyskim. No, tutaj na terenie państwa działał jeden z najlepszych prokuratorów, jakich znałem. Człowiek ode mnie młodszy, nie wiem, chyba z 6 lat, się nazywał Jarosław Duś. Człowiek, który rozrabiał między innymi aferę paliwową, zatrzymał Kaczmarka po aferze gruntowej, a ponieważ Kaczmarek był osobą potężną, to jest teren apelacji gdańskiej, no to został metodycznie wykończony. W dzień po dniu wykończano go, najpierw skierowano go do piwnicy. Faceta z autentycznymi sukcesami, faceta, który perfekt mówił po niemiecku i robił, odpowiadał za obrót prawny z Niemcami, przysłuchiwał ludzi w Niemczech, bo część przestępczości aferalnej ma charakter międzynarodowy, większość wyprowadzania na przykład pieniędzy do rajów podatkowych. I tego człowieka po prostu zniszczono, faceta o krystalicznej uczciwości. To jest facet, który każdy swój dzień, nigdy nie siedział 8 godzin w pracy, każdy swój dzień zaczynał od mszy świętej. Miał tak wysoką postawioną moralność. Następnie szedł do pracy, pracował 12-14 godzin ścigając bandytów. No i ponieważ się naraził ludziom związanym z Januszem Kaczmarkiem, myślę, że to była przyczyna. Metodycznie zabinięto go najpierw do piwnicy, dano mu krzesło boczące się, na którym jak usiadł, walnął potylicą w listwę przypodłogową. Wracając na chwilę przytomność, potem zaczął mieć kłopoty po prostu zdrowotne i to, że był na zwolnienie, potraktowano jako pretekst, żeby przesunąć go w stan spoczynku, mimo że człowiek prosił, żeby go przenieść poza tą apelację, gdzie był szykanowany. A zwrócił się do Krajowej Rady Prokuratury. To jest niestety jeden z wielu tego typu smutnych przypadków. Już wiadomo, że w takiej apelacji po metodycznym gnojeniu człowieka no i
tam jest tyle różnych wątków i jak ja mam przede wszystkim, jeśli można, że właściwie dana osoba i temat, temat do tylu na takim Kulepa oczywiście był bardzo głośny i zrobił ogromne wrażenie, ale to było też teraz patrzymy z perspektywy, to było komentowanie bohatów tak naprawdę zmniejsza zamknięcia, ale uważam, że bo to jest największy, to był największy problem. A o tym już się mówiło od samego początku, jak tylko pan Pejdarów przejął ten numer. Paradoksalnie uważam, że mimo że trochę posiwiałem od tego, od tej historii, to uważam, że dobrze się stało, dlatego że Rzeczpospolita i uważam, że była odcinana przez Hajdarowicza metodą salami. I no, po prostu nie inwestował na przykład w głowę reklamy. Uważam, że dział krajowy, czyli najistotniejszy dział krajowy, zwany czasami politycznym w Rzeczpospolitej, został okrojony do takiego minimum, które spowodowało, że straciliśmy na opiniotwórczości, dlatego że wyrzucono, czy też rozwiązano umowę o pracę z całą masą świetnych dziennikarzy w swoich, na swoich działkach, od edukacji, od służby zdrowia, od wojska. Ludzi, którzy zapewniali Rzeczpospolitej cytowalność, zawsze pierwsze miejsce w rankingu przez ostatnie kilka lat, to świadczy po prostu o klasie dziennikarstwa, dlatego że to jest właśnie to Rzeczpospolita wyznaczała właśnie ścieżki, którymi łaziło stado dziennikarskie. A Państwo muszą wiedzieć, że dziennikarze radiowi czy telewizyjni to nie są dziennikarze, którzy są na ogół samodzielni. Rzadkie są przypadki. Tylko 3/4 tych informacji, które Państwo uzyskują w głównych wiadomościach czy faktach TVN, to są rzeczy napisane wcześniej w gazetach. Znaczy, to kreatywność dziennikarzy telewizyjnych jest naprawdę bardzo, bardzo mała, z chlubnymi wyjątkami, bo bywają oczywiście chlubne wyjątki, takie jak na przykład Brygida Grysiak w TVN, która potrafi w tym medium zrobić naprawdę przyzwoity materiał samodzielny, newsowy, ale 3/4 dziennikarzy telewizyjnych to są dziennikarze, którzy nie są twórczy, tylko odtwórczy. I ta metoda odcinania po plasterku ludzi z Rzeczypospolitej, ona była tak naprawdę dużo gorsza niż to, co się stało, dlatego że to jest tak zwany syndrom gotowanej żaby. Jak się gotuje żabę od zimnej wody, to ona nie zauważy, kiedy ta woda zacznie wrzeć i ona się po prostu ugotuje na śmierć. I to było tak robione, ja się zresztą tego od początku spodziewałem, bo fakt, iż jednym z głównych partnerów biznesowych Hajdarowicza, człowieka z przeszłością KPN-owską, było nie było, jest były szef kontrwywiadu w WSI, czyli pułkownik Kazimierz Mohor, no, rodzi podejrzenie, że jest to dziwna przyjaźń, powiedzmy sobie szczerze, i takich syndromów było więcej, nie tylko to o tym świadczyło, że te biznesy Hajdarowicza nie są do końca klarowne, tak to powiedzmy bardzo łagodnie. Ja już na samym początku mówiłem kolegom, że to się nie może dobrze skończyć, ale że musimy trwać tak długo, jak się wytrwać uda. Mówię, popatrzcie na to, na ten Mohol, i mówię, no jak coś Amerykanie mówią, mają takie powiedzenie, jak coś kwacze jak kaczka, pływa jak kaczka, wygląda jak kaczka, to najprawdopodobniej jest to kaczka. No i okazało się, że mieliśmy rację, dlatego że Hajdarowicz też ogłosił już pewnie w czasie, że w momencie taką wizję spiskową, ja jestem wielbicielem w ogóle sobie wizji spiskowych, ale w tym przypadku to nawet moje uwielbienie dla wizji spiskowych nie pomogło mi, żebym mógł sobie to zracjonalizować, bo ogłosił mianowicie, że sekwencja wydarzeń była taka, że oni 12 października podjęli decyzję, że zwalniają mnie z pracy. I następnie wszystko, co się stało później, było kwintesencją tego, że ja się niby miałem jakoś o tej decyzji o zwolnieniu dowiedzieć i przygotować misterną prowokację, która doprowadzi do tego, co doprowadzi. Znaczy, podejrzewam, że oczywiście w międzyczasie musiałem się udać również do Smoleńska i nanieść na wrak śladu trotylu, tak? No dobra. W każdym razie no, był taki pomysł, żeby, jeżeli to jest prawda, żeby mnie złamić, no podobno za to, że nie wykazywałem specjalnej aktywności, bo dziennikarze śledczy to są najdrożsi dziennikarze ze względu na to, że ich produkcja jest najdroższa, a przygotowanie tekstu dobrego śledczego czasami ciągnie się miesiącami, więc podobno miano do mnie żal, że za mało piszę. Więc w sumie dla mnie to dobrze, bo znacznie lepiej jest wylecieć jako w cudzysłowie bohater, niż jako nierób, prawda? Chciałbym nawiązać do tej sprawy.
Pana środowisko polityczne z tyle wynika z badań około 30% poparcia społecznego. I chciałbym... Przepraszam, jakie moje środowisko polityczne? No, prawidłowe. To ja od razu wyjaśnię, to znaczy ja jestem osobą, która nigdy nie deklaruje swoich poglądów. No ja też nie, publicznie, dlatego że dziennikarz nie może wskazywać, na jaką partię głosować, głosuje, co nie oznacza, że ja poglądów politycznych nie mam. Od razu tak powiedzmy. Na pewno ma pan prawicowy, co wynika. Centrowy. Proszę pana, jeżeli pan takie pytania a propos pana Hadarowicza, skoro jest takie 30-procentowe, powiedzmy średnie poparcie, czy dlaczego to nie jest możliwe, nie ma w Polsce ludzi, jak to się mówi, z kasą, tylko są jacyś Hadarowicze, których teraz pan krytykuje, który mógłby założyć takie czasopismo, czy pismo niezależne, prawda? Są koncerny międzynarodowe, typowo prawicowe. Z czego to wynika, że w Polsce czegoś takiego nie można zrobić? Proszę mnie odpowiedzieć. Znaczy, najpierw, jeżeli chodzi o koncerny międzynarodowe, Hadarowicz udział w Rzeczpospolitej kupił od brytyjskiego dużego koncernu medialnego Mekom, któremu przez ostatnie 5 lat przed tą transakcją, a nie 5-3, mniej więcej skutecznie utrudniano życie w Polsce ze względu na to, że trzymał tą watachę w tej redakcji, a Montgomery, który był, którego miałem okazję poznać, który był właścicielem tego koncernu, wychodził z założenia, że nie ma sensu robić w Polsce drugiej gazety wyborczej, więc potrzebna jest również gazeta, która reprezentuje inny biegun poglądów. Ale Montgomery, który usiłował odkupić od Skarbu Państwa pozostałe 49% udziałów w spółce Press Publica, za każdym razem spotykał się z odmową, a jednocześnie ci, którzy byli dysponentami reklam spółek Skarbu Państwa i ogłoszeń ministerialnych, po prostu je sukcesywnie z Rzeczpospolitej wycofywali, zapowiadali, że ich więcej nie będzie. No i w końcu Montgomery machnął na to ręką, powiedział, że woli, w pewnym momencie miał kłopoty finansowe, że woli po prostu dobrze sprzedać duży tytuł w Polsce, zamiast się przez dalsze lata urzekać po prostu z urzędnikami, którzy nie chcą, którzy rzucają układy pod nogi. Natomiast jeżeli chodzi o polski kapitał, to nie jest tak źle, bo oczywiście oligarchów wśród ludzi o poglądach prawicowo-konserwatywnych nie ma zbyt dużo, bo wielu z nich po prostu wykończono. Przykład Romana Kluski. To była osoba na początku lat, państwo nie wiem, czy pamiętają, widzę część osób młodych na sali, ale na początku lat 90. istniał taki byt, z którego się wywodzi Donald Tusk, to się nazywało Kongres Liberalno-Demokratyczny, gdzie właściwie jego działacze niemalże otwartym tekstem mówili, że 1 milion trzeba ukraść. Problem polega na tym, że ten grzech pierworodny polskiego kapitalizmu, z jakim mieliśmy na początku lat 90. do czynienia, to nie był wcale grzechem pierworodnym, tylko on trwa do dzisiaj. To znaczy już nie 1, 2, 3, 4, 5, 10 milion trzeba ukraść, tylko tam 20, 30, 40 również. Bo w Polsce po fazie akumulacji, nazwijmy to językiem marksistowskim, pierwotnej akumulacji kapitału, czyli ukradzeniu po prostu spółek, firm państwowych, rozkradzeniu ich albo wyprzedzaniu w konkurencji i zamknięciu, mamy do czynienia w tej chwili z wtórną akumulacją kapitału. Już ich kradnie nie spółki państwowe, tylko spółki prywatne. Ilość takich przejęć, jak oczywiście najbardziej spektakularne było przejęcie firm należących do Kluski, czyli przejęcie przez grupę ITI Onetu, jednej z najcenniejszych marek na polskim rynku, to jest tylko płatek na wierzchu góry lodowej, płatek śniegu, bo tego typu sytuacje, że przychodzą ludzie powiązani z dawniejszym bądź z obiecanymi służbami do jakiegoś przedsiębiorcy, mówią, że ma się działkować, czyli na przykład ma oddać 1/4 udziału w firmie i wtedy będzie miał spokój, a jak nie, no to zobaczy, co go spotkają, to się zdarzają prawie codziennie. Takich sytuacji na moim biurku lądowało tygodniowo 2-3, a na pewno to nie było wszystko, tylko że ja byłem tylko jeden, bo nikt się inny nie chciał takimi tematami zajmować, bo to wiadomo, służby były niebezpieczne i tak dalej. I większość tych tematów nigdy nie opisywałem, natomiast to, co czytałem w tym, co ci ludzie wysłuchiwałem, co oni opowiadali, jak się przejmuje firmę dobrze prosperującą, kradnie się ją po prostu.
prostu, no to ten mechanizm się powtarzał właściwie prawie bez przerwy, a i to niezależnie, czy to było gdzieś w Szczecinie, czy w Mielcu, czy w Zielonej Górze, czy w Olsztyniu, nie, takie rzeczy się po prostu zdarzały codziennie i one nigdy się prawie nie przebijały do prasy, bo dziennikarze lokalni bali się ich opisywać, bali się tych miejscowych lokalnych klik, wychodząc z założenia, że lepiej się nie narażać. Problem polega na tym, że media w dużej mierze przestały być czwartą władzą, tylko stały się częścią układu tego trójpodziału władzy i często miałem w ten sposób, że jedynie opisywać gdzieś poza Warszawą jakąś aferę, nie wiem, czy w Płocku, czy w Olsztynie i spotykałem się z mniejszościowymi dziennikarzami, badałem, co oni na ten temat wiedzą i okazywało się, że wiedzą wszystko i się pytałem, to dlaczego się tym nie zajmujesz? Stary, tu każdy chce żyć. No. Słynna afera, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, afera z prezydentem Olsztyna Małkowskim. Tak. Ona została opublikowana przez Rzeczpospolitą, ale przez dziennikarza Gazety Wyborczej, oddziału Gazety Wyborczej w Olsztynie, który ten tekst napisał dla Gazety Wyborczej, który to tekst nie mógł się ukazać w Gazecie Wyborczej, dlatego że jego szefowie robili majtki, że coś im się może stać, bo tak potężny ten człowiek był na swoim terenie. Więc no to jest też po prostu słabość naszych mediów, ale nie jest znowu tak źle, dlatego że w momencie, w którym my wyszliśmy, to mogę Państwu zdradzić, wyszliśmy z, uważam, że do Pawła Lisickiego i do wielu z nas stawiła się kolejka inwestorów, którzy wiedzą, że to jest dobry biznes, a jeżeli uważam, że miało na koniec tego roku mieć przychody z samych tylko reklam, bo mam minąwszy sprzedaż, przychody sprzedażowe 7 milionów złotych, to już jest po co schylić. Czyli jest jakiś oligarcha, który zainwestuje pewny prawicowy, który... Znaczy ja nie mówię, nie mówię, że to jest jedna osoba, bo to może być krąg inwestorów, natomiast nie chciałbym na ten temat mówić. W Polsce jest cała masa wspaniałych przedsiębiorców, ludzi uczciwych. Są, oni mają podgórkę. Ja zawsze jak ktoś pyta się o to, co należy zrobić, jakie należy ulgi wprowadzić dla przedsiębiorców i jaką pomoc należy dla polskich przedsiębiorców wprowadzić, to ja odpowiadam, że żadnych ulgi, żadnej pomocy, że wystarczy im nie przeszkadzać. I oni sobie po prostu świetnie poradzą bez żadnych preferencji. Problem polega na tym, że kodeks spółek handlowych, który wszedł w życie przed wojną bodajże w 2006 roku i obowiązuje do dzisiaj, został obudowany taką ilością absurdalnych przepisów, które niby ta komisja winiarza z Biłgoraja miała w ramach Komisji Przyjazne Państwo rozwiązać. Ile projektów ustaw wyszło z Komisji Przyjazne Państwo? Zero. Taka jest skuteczność, komisji. Uchwalono, przepraszam, jeden projekt wyszedł, a jeden projekt dotyczący utylizacji. Tak, jako pan dziennikarz tam śledczy, sprawa Brunona, tego, co nie wyceniał, służby specjalne się nim interesowały i to i w końcu ocena było. Znaczy ja oczywiście sam bym chciał wiedzieć... Te dony tych ładunków wybuchowych, to wszystko... Znaczy, to... Czy coś wiadomo, redaktor? Znaczy, moi koledzy się tym zajmowali, ja byłem wtedy w środku cyklonu, więc nie do końca tą sprawę badałem, a właściwie nie badałem jej w ogóle, więc nie będę mówił, że coś na ten temat wiem, niż po prostu wiem, bo nie wiem. Natomiast oczywiście cały odbiór, kiedy ja to czytałem i zdawałem sobie sprawę, no mamy, przepraszam za brutalne pewne wyrażenie, w języku, w slangu dziennikarskim istnieje takie określenie jak dupokrytka. To są takie newsy, które się wypuszcza do przestrzeni publicznej, w momencie, w którym pojawiają się inne informacje, które są niebezpieczne po prostu dla rządzących, więc wtedy ktoś odpala tego typu informacje, które ma ogniskować uwagę opinii publicznej na jakimś temacie. Dla mnie cała ta sprawa Brunona Kołaka wygląda na klasyczną dupokrytkę i moje zdanie podziela również bardzo wielu dziennikarzy nie podzielających moich poglądów. I w pewnym momencie oni chyba zdali sobie sprawę, że przekroczyli granicę śmieszności przy tej całej sprawie i niech Państwo zauważą, jak ta sprawa szybko ucichła, to znaczy jej już prawie w ogóle nie ma, a facet miał wieść na wiejską 4 tony materiałów wybuchowych i potem ogłoszono, że miał odstrzelić, wysadzić, widać, Monikę Olejnik i kogoś
ja mówię, to 4 tony na materiałów wybuchowych, na manikę olejnik, która nie jest duża, no to trochę bez przesady. Są to nasze koszki, za chwilę to po kolei, dobrze? Bardzo dużo spotkań
z ludźmi młodymi i oczywiście część z nich to są ludzie przyklejeni bez sensu do internetu i do gier komputerowych, ale jest też całkiem spora warstwa ludzi, którzy będą stanowili kiedyś przyszłą elitę. A jeżeli Państwo zobaczą, jakim powodzeniem cieszą się szkoły wyznaniowe czy przedszkola wyznaniowe w Warszawie, to Towarzystwa Przymierzonych Rodzin są zapisane dzieci, które jeszcze się nie urodziły. Więc ten tradycyjny model wychowania jest modelem, który widać, że on się po prostu opłaca. On się opłaca z szerszego punktu widzenia. Każdy zdaje sobie sprawę, że mamy do czynienia w Polsce z kompletnie niewydolnym systemem opieki społecznej. Jeżeli nie będziemy pielęgnować więzi międzypokoleniowych, no to nam na starość nie będzie miał kto tej przysłowiowej szklanki wody podać. Więc no, z tego powodu moje poglądy wyewoluowały w tym kierunku, w którym dzisiaj jestem. Ale są jednak ograniczeni prawem i pewne rzeczy nie mogą robić. Prawo im tego zakazuje robienia tzw. operacji specjalnych. Natomiast, ale powtarzam, to jest moja teoria. Tam były osoby z otoczenia Brunonaka, które nie były funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego według mnie, tylko były źródłami, tajnymi współpracownikami, powiedzielibyśmy dawniejszym językiem ABW, dlatego że takich ludzi wykorzystać jest o wiele bardziej skuteczne. Wykorzystanie takich ludzi jest o wiele bardziej skuteczne, dlatego że oni mogą robić te rzeczy, których ABW czy CBA robić nie może, bo im to prawo zabrania, a oni prawo tego nie zabrania, więc nie ponoszą odpowiedzialności, a w razie czego są kryci, ponieważ ujawnienie tożsamości tajnego współpracownika, że jest on tajnym współpracownikiem, jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną. Jeżeli będzie proces się toczył Brunonka w ogóle stanie przed ławą oskarżonych, to jestem przekonany, że nie poznamy tożsamości tych ludzi, że ta część procesu przynajmniej będzie toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Czy ktoś? Tak. Chciałem się zapytać, jaki jest Pana pogląd na to, co się stało w prawie słoweńsku? Na temat Pana wiedzy, co Pan myśli? Może jako nie dziennikarza, tylko zwykłego obywatela, po tym, co widać w telewizji i to, co przekazują media, może. Znaczy ja nie mam skrystalizowanego